Jeden człowiek pokonał śniącego i zniszczył barierę. Jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje. Powrócił. Och, chłopie. Cześć, siemko was, z tej strony tutaj Punker i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z, tutaj jak widzicie, modyfikacji Returning 2.0. Co sobie w tym odcinku zrobimy? Ja sobie zobaczyłem, tak, o co chodzi z tym Lariusem, nie? O co chodzi z tym Lariusem? Mianowicie, musimy sobie założyć przepaskę nowicjusza przed rozmową z nim. Tak, musimy to zrobić. A żeby tutaj on w ogóle wyszedł z powrotem, nie? Żeby on nam się znowu pojawił, bo teraz to nie ma go akurat, to musimy się przespać gdzieś tak do 16. Sprawdziłem sobie i o 16 mi wychodzi, więc to sobie zrobimy. I oczywiście już tu sobie tą przepaskę nowicjusza załóż, pani bezimienny. W tym odcinku sobie porobimy to zadanko, zobaczymy, może tam będzie więcej zadanek dla tego, dla oboza bractwa. O tym to my się przekonamy, nie? Skórzany pancerz? Aha, dobra, spoko. Bier to, no i prześpijmy się tu, nie? Nie ma co. Dawaj, sypiaj się, śpi. No i gdzie? Do ilu? Czekajcie, 11, 12, 13, 14, 15, 5 godzin. No, niech będzie, 5 godzin. Dobra. Okej, koniec. No i w porządku. Teraz możemy sobie polecieć do pana Lariusa. No i będzie wyśmienicie. Tak przynajmniej mnie się tutaj wydaje. No i proszę bardzo, mamy tutaj Lariusa. Siemasz, kolego ty mój. Mam coś dla ciebie. Coś jeszcze? Guru, Orun, proszę mnie, abym przekazał ci tę paczkę. Orun, mówisz, paczkę? Dobrze, dawaj ją tu. Wreszcie tak długo na to czekałem, doskonale. Oto sakwa, przekaż moją i nie waż się jej nawet otwierać, rozumiesz? Będę wiedział, jeśli złamiesz ten nakaz. Hej. No dobrze, nie będę tego robił, nie chciałem przeszkadzać. A jednak przeszkadzasz! Wynoś się stąd! No już idę, kurde, koleś, opanuj się. No dobra, no to co? W takim wypadku chyba do tego Oruna by się przydało wpaść, co nie? Jeszcze sobie poza odcinkiem też sprawdziłem i możemy sobie w tym dniu tutaj pograć w kości z panem Orlanem, więc tam też się wybierzemy, nie? Dobra, teleportacja do myśliwych, robię cięcie i zaraz się widzimy. No i proszę bardzo, jesteśmy sobie, no to co, dajmy mu to, balu Orunie. Proszę bardzo, mam dla ciebie tutaj przesyłkę wyśmienitą. Aha, ja tylko dostarczyłem przepaczkę Lariusowi. W zamian za to poprosił, żeby przekazać ci tę sumę. Wiedziałem, że mnie nie zawiedziesz, były problemy. Nie, nic o czym warto by wspominać. Świetnie, pokazałeś się z dobrej strony i udowodniłeś, że można ci zaufać. Powiem o tobie innym braciom. A jeśli masz zamiar przyłączenia się do nas, nie odmówią ci pomocy w tym. Mówisz, że mogę się do was przyłączyć. Teraz, kiedy nam pomogłeś, okazałeś lojalność wobec bractwa, masz prawo o to prosić. W takim razie chciałbym zostać nowicjuszem bractwa. Wierzę, że jesteś godzien tego zaszczytu. Teraz możesz w każdej chwili do nas dołączyć. Ale pamiętaj, zakładając szatę naszego bractwa, nie będziesz mógł jej o tak po prostu zdjąć i odstąpić od naszej wiary. Dlatego zastanów się dobrze przed podjęciem tej decyzji. Co dołączyć? Jakie będę miał korzyści z dołączenia do was? Wątpię w dokonanie mądrego wyboru. Pozwól, że ci coś wyjaśnię. Chociaż nasze bractwo nie posiada już takiej potęgi i wpływów, jak za czasów istnienia bariery, to mądrość i wiedza, które kiedyś dał nam śniący, nie tylko się zachowały, ale udało nam się również je pomnożyć. Może będziesz mógł zostać guru i poznać starożytną magię, którą obdarzył nas śniący. Możesz także otrzymać zaszczytny tytuł strażnika, tylko najlepsi wojownicy mogą go nosić. Jeśli taka będzie wola losu, będziesz mógł nawet połączyć te dwie klasy. Najlepsi ze strażników również mogą posługiwać się magią. Jak widzisz, nasze bractwo daje ci wiele możliwości. Zastanów się nad tym, co ci powiedziałem, zanim zdecydujesz się dokonać wyboru. Chcę dołączyć do bractwa. Nie. Na razie nie chcemy tego robić. Porozmawiamy sobie tutaj z innymi jeszcze w takim wypadeczku. Z innymi tutaj balami. Może będą mieli dla nas zadanka, co? Tutaj jest pierwszy u góry, więc chodźmy tu na górę. Kto ci to powiedział? On powiedział, że powie innym balom, co nie? O nas. I może będziemy mogli coś tutaj sobie wykminić. Panie tutaj. Jest jakiś ten Baltyjon. Siemasz. Ja tylko chciałem tutaj porozmawiać z tobą, koleś, wiesz? Naprawdę, chciałem sobie tutaj z tobą pogadać. Niech ściący będzie z tobą. Chwila. No dobra. Wszystko z tobą w porządku, kolego? Wzdycha. No chyba mnie nie za bardzo lubisz. Chyba mnie nie lubisz, koleś.
Rozumiem, to chyba jednak nie ma tutaj nic ciekawego. Dał mi zgodę na przyjęcie do bractwa. No, Balorun jedynie. Cholera, ale spierdzieliłem. Dobra, dobra, udało się. Nie zginąłem. Super, dobra. Unicorn, siemasz, niech śniący będzie z tobą. Wzdycha, noż, co za menda z niego. A może ty? Może ty tutaj, koleś? Bal Nanib, siemasz. Niech śniący będzie z tobą. No i też wzdycha. Kurde, no to co, nie dostaniemy żadnego zadania? W takim wypadku chyba nie dostaniemy zadania. Gorna Wit? No nie, nic tu nie ma. Gorna Tot? Też nie ma, czyli nie mamy zadań tutaj dla bractwa w ogóle? Już więcej? Balkadar, hello, niech śniący będzie z tobą. No i wzdycha też. Nie wiem, możliwe, że nic takiego nie mamy. No, byłoby to dość dziwne. A ty kim jesteś? Gorna Kosz, witaj człowieku. Koniec, nic tutaj z nim nie mamy. Dobra, to w takim wypadku tak, polecimy sobie jeszcze tutaj na zewnątrz i coś sobie sprawdzimy. Coś sobie tutaj sprawdzimy, bo tutaj mamy jednego kolesia, nie? Tu jest on, tu. O, tutaj mamy go i on może będzie miał coś do powiedzenia. Masz coś? Tutaj panie Kane? Masz coś do powiedzenia? Koniec, nie. Dobra, rozumiem, naprawdę rozumiem. Chodźmy sobie pograć w kości w takim razie w tym momencie. Pograjmy sobie w kości, no i będzie wyśmienicie. Jeszcze tutaj po drodze jakby co, to Serafis sobie zbieram, nie? I kurde, kolejny Serafis. Ło, cholera jasna. Nieźle. No dobra, jesteśmy sobie tutaj w karczemce. Gdzie jest pan Orlan? Tutaj gdzieś polazłeś chyba? Tak, polazłeś. Ja chciałem tutaj są w kości pograć, człowieczku. Zagrajmy w kości. Dobrze, dobrze. No i co, ustal stawkę. No i 200 sztuk złota, proszę bardzo, rzuć. Jak? Parę na 2, trójka na 3. Cholera jasna, podwyższ sobie tą stafeczkę. Przerzuć kośćmi. Czekajcie. 4, 3, 5. Może ten, może jak pierwszą wywalę, to jedynka się trafi. Trafi się jedynka? Sprawdźmy to, rzuć wybranymi kośćmi. Jak? Przegrałem, no niestety. No to kolejne podejście w takim razie. Orlanie, dawajmy, grajmy w kości. No i oczywiście tutaj ustal stawkę. 200 sztuk złota, rzucaj kośćmi. Jak? Full na 5, 3. Nawet chyba nie muszę nic tutaj robić. 50, dobra. No i kontynuuj, jak? Wygrałem, znakomicie. Znakomicie, Orlan, no, ja bardzo dobrze tutaj gram. A pohandlujmy, masz coś ciekawego? Oczywiście, co ty tu masz? Smażone mięsko, czysty spirytus, takie coś. Masz mleczka też, chleby. Dobra, rozumiem, na pewno sobie tutaj do ciebie wrócimy. O, masz 3 pochodnie, dawaj mi je od razu. Na pewno się nam przydadzą. Dobra, siekiera, skórzany pas, nic ciekawego więcej, jak na razie. Dobra, to w takim wypadku polecimy sobie jeszcze tutaj w tym odcinku do takiego jednego kolesia. On sobie będzie tutaj stał, znaczy siedział. Już tam byliśmy sobie na streamie. Na streamie jednym tam byliśmy sobie i pogadaliśmy trochę, ale zostawiliśmy jedną kwestię związaną z nim, bo on... jego możemy sobie wysłać gdzieś, nie? Bo to jest taki ten, no słabiak trochę i potrzebuje tam kasy. Możemy mu dać hajsidło czy coś takiego i no i będzie super. My sobie wyślemy go gdzieś tam, żeby nie umarł po prostu, bo trzeba to zrobić to zadanko w pierwszym rozdziale, więc no i tak, ja tutaj chcę najwięcej zadań zrobić, jakie można w pierwszym rozdziale zrobić, nie? Jak i również wybić prawie wszystkie potworki, które będę mógł oczywiście. No więc tutaj sobie chodźmy do tego kolesia. Jest on tutaj, jak widzicie. No i jak on się zwał? On się zwał Rangar, okej. No i Rangar tutaj sobie, on jest uciekinierem z kolonii tam górniczej, no i przylazł sobie tu chyba, nie? Coś w ten deseń. Dobra, zapiszmy tutaj giercownię sobie. Niech będzie na tym. No i porozmawiajmy z nim. Ogólnie weź ten łuk, zdejmij, tak z tego nie korzystam. No i Rangar, siemasz. Zdaje się, że masz kłopoty, kolego. Problemy? Tak, ty nim jesteś. Ja ich wcale nie mam. Jeśli nie czuć faktu, że jestem zbiegłym skazańcem i przez prawie tydzień nic nie jadłem. Cóż, widzisz, na pewno potrzebujesz mojej pomocy. No, ty kim jesteś? To ja zniszczyłem barierę w kolonii. No tak, to po tobie widać. To proste, poszukiwaczem przygód. Cóż, to przyszedłeś do niewłaściwego
swojego miejsca, człowieku. Jak widać, nie ma tutaj przygód. Ja też zostałem wyrzucony za barierę, tak jak ty. Na pewno. Słyszałem, że wszyscy więźniowie uciekli. Poszli albo do najemników, albo zostali bandytami. Jestem tylko bandytów. To nie dla mnie. Wolę się nie angażować ani z tymi, ani z tamtymi. Ale na twoim miejscu spróbowałbym szczęścia w mieście albo w klasztorze magów ognia. Cóż, w sumie zawsze możesz też udać się do obozu bractwa. Ciągle potrzebują nowych nowicjuszy. Och, nie do nich. Mam tylu idiotów z czasów bariery, że nie wytrzymam. Wiadomo jedynie, że palą przez cały tydzień i czczą Boga oraz mają osiadły tryb życia. Co do samego miasta, myślałem o tym, ale ich strażnicy nie wpuszczą mnie do bram miasta, a w klasztorze tym bardziej mnie nie przyjmą. Gdzie są moi magowie z przeszłości? Przestań w końcu narzekać o to 100 sztuk złota. Masz 1000 złotych monet i przestań narzekać. Właśnie tak. Dokładnie, 1000 ekspa dostajemy tutaj. Człowieku, jesteś szalony. Czy naprawdę chcesz dać mi tyle złota? Klasztorze magów ognia wymagają małego dodatku od każdego nowego, ale ta kwota wystarczy, by odpokutować za wszystkie twoje stare grzechy. Nie sądziłem, że na świecie są ludzie tacy jak ty. Czasami się mylę. Cóż, to zapewne przejdę się do klasztoru. Poza tym słyszałem, że mają tam doskonałe wino. Do zobaczenia. Absolutnie. Ej, chwileczkę. Cholera, nie mogę nawet wstać. O co chodzi? Przez wiele dni nic nie jadłem. Wydaje mi się, że jestem w końcu wyczerpany. Może mógłbyś przynieść mi coś do jedzenia? Na przykład kawałek smażonego mięsa i butelkę wody. Nie proszę o nic więcej, ale niech to nie trwa zbyt długo. Dobra, poczekaj tutaj, przyniosę ci jedzenie. Chyba mamy dla ciebie. Oto twoje żarcie, koleś. O, dziękuję, kolego. Daj mi to wszystko, zanim umrę z głodu. Rozkoszuj się. No i dobra. Jest, porządeczku. No i co, on chyba do klasztoru się wybierze, tak? Chyba tak, albo i nie. Nie wiem, zobaczę, czy się wybierze do klasztoru, czy się tam pojawi. Jeżeli się pojawi, to oczywiście to wam pokażę. A tu mamy jeszcze jakąś starą skrzynię. O kurde, mogę ją otworzyć? A nie masz broni? Otwieraj to, kurde. Jak? Więcej nie dam rady. No nie. Kurde. Dobra, weźmy się, zapiszmy. Na siódemce niech będzie. Ja tutaj sobie wezmę kartunie i wytrychamy to, otworzymy w takim razie. Skoro już tu jesteśmy. Lewo, prawo. O, dobra, okej. Okay. Co to jest? Łuk kompozytowy, takie coś i takie coś. No dobra, niech będzie. Nie jest najgorzej. Tu w takim wypadku spadamy stąd. I jeszcze tutaj obróciłem się i zaraz miałem ten zardzewiały toporek. I właśnie, nie wiem w sumie, czy byłem tutaj z drugiej strony. Chyba nie byłem tu z drugiej strony, więc przydałoby się tutaj pójść i zobaczyć, co tu jest. Mamy tu coś? Sprawdźmy to. Bo tutaj chyba nie byłem. O, młode drzewo tutaj mamy. Czy mogę je zrąbać? Za chwilkę się o tym przekonamy. Powinienem niby móc. Mam jakieś tam toporki drwala w swoim ekwipunku, więc no niby powinno się dać. Ale zaraz o tym się przekonamy. Jak tam? Mogę? Czym? Nie mam. Kurde, no to jak? Czym? Mam to założyć? Czym? Nie to. Czekajcie. Topór drwala. Mamy coś takiego tutaj? Jest topór drwala. Czym? No, to jak ja mam to ten? Jak mam młode drzewo po prostu ściąć? Czym? Piłą czy co? No nie wydaje mi się, żeby to było piłą. Dobra. Nie mam pojęcia, serio. Spadamy stąd. Dobra, okej, okay. Ja tutaj naładowałem się i przeniosłem, naładowałem manę sobie, tą jedną roślinką i przeniosłem się tutaj do korynic. Jak widać, pójdziemy sobie pospać. No i sprawdziłem też to czy tam ten koleś się pojawił w klasztorze, ten Rangar. No i nie pojawił się jak na razie, może dopiero później się pojawi w drugim rozdziale czy coś takiego. Bardzo możliwe. Dobra, weźmy tutaj do łóżeczka sobie wejdźmy. Proszę bardzo, śpi. No i ile? 7 godzin? No niech będzie to 7 godzin. Okej. Okay. O, 27 dzień chyba mamy już i możemy iść odebrać ten Sony od Skipa. No to chyba to zrobimy w takim razie, tylko nie wiem czy teraz, bo jest dość wcześnie, czy może zaraz. Weź tutaj ogólnie sobie to jeszcze, bo mamy dość ciemno, nie? No i weźmy sobie tutaj tego, od właściciela gospody, piwko. No i oczywiście znowu te czynności, które robimy codziennie, nie? No czyli co, napój się na pewno tutaj, beczułeczka z wodą. Dobra, no szybko nam z tym zejdzie chyba. Beczułeczka z wodą, dobra, dawaj. Dawaj jeszcze raz, okej. W porządku, tyle starczy? Tak. No i tutaj jeszcze gulaszyny się najedz.
No, zaraz sobie tam do Hildy też pójdziemy, nie? Nie ma co, dlaczego mielibyśmy tego nie robić? No i gdzie teraz? Teraz mi się wydaje, że polecimy sobie połowić rybki. Ale tak może najpierw zobaczymy sobie, czy z Cardiffem możemy sobie pograć. Oczywiście daj mi tu wypłatę, jak zawsze. Możemy sobie z tobą pograć? Wasz kolego, ale nie zagramy teraz. No dobra, rozumiem. No i mamy łowienie też. Dawaj, połów, zrób piękny. Połów, dobra, łów ryby. Nic tu nie ma. Lecimy tutaj dalej. Nic tu nie ma, serio? Znowu? O cholera jasna, jak to? Nic tutaj nie znajdziemy chyba w tym dniu. To nieźle, nieźle. No serio? Naprawdę? O, jedną rybencję mamy. Dobra, niech będzie jedna. Dawaj mi ten gulasz. Dziękuję ci bardzo. No i módl się tutaj bezimienny, ty mój bohaterze. Módl się, dziękuję. Dawajmy, lećmy jeszcze tutaj do Beliara. No i jesteśmy sobie, proszę bardzo. Jest tutaj to. Przeszukaj półeczkę. Leczenie zyskaliśmy. Okej, może się przyda. Może się tam kiedyś przyda. I posąg Beliara jeszcze. Beliarze. No i módl się. No i koniec. W porządeczku. No i teraz co? Spadamy sobie znowu do miasta. Nie będę tu używał teleportu, no bo i tak chcę, żeby nam się troszkę rozjaśniło, więc zaraz do was wracam. Wiecie co jeszcze? Zanim tam do pójdziemy sobie do miasta, nie? Bo mamy tam jedną sprawę do załatwienia taką. Kurde, jak to powiedzieć, no taką ukrytą tak jakby, nie? Tam w kanałach mamy kraty, a skoro sobie kupiliśmy zwój chrząszcza, no to przydałoby się tam zobaczyć, co tam mamy, nie? Jestem ciekawy, co tam sobie znajdziemy, więc polecimy sobie tam i zobaczymy to. A w tym momencie tutaj, chciałbym u Kawalorna wyuczyć się trochę życia, a to dlatego, że w komentarzu dostałem propozycję, no, żeby tutaj do 300 się wyuczyć życia, coś takiego, to będzie nam po prostu się lepiej grało, nie? Więc to chyba sobie zrobimy. Dobra, Kawalornie, pewnie. No i tutaj co? 5 tutaj to kosztuje, 5 punktów nauki i 50 punktów trafień. Wytrzymałość jest bardzo droga, powiem wam naprawdę, z tego co widzę. Dobra, to weźmy sobie to, 500 to kosztuje, razem 200. Dobra, dawaj jeszcze raz. 250 mamy. I ile teraz mamy tutaj hajsidła? Mamy 1108 hajsidła i punktów nauki jest 16. To wiecie co? 250 życia może być chyba. Może starczy nam na razie tyle. Na razie nam tyle starczy, zostawmy tyle i lecimy sobie stąd. Dobra, zanim sobie tam do kanałów pójdziemy, to jeszcze tutaj chciałem porozmawiać z panem Halvorem na temat tego na sprzedaż, nie? Dobrze, sprzedano. Proszę bardzo. 1500 tutaj zyskaliśmy sobie. Wyśmienicie, kurde, superowo. O, mamy tutaj jeszcze skórzane te mieszki. Jest 75 i co tu jeszcze jest? Jest i 25, okej. Okay. Róg cieniosfora mamy? Okej, nie wiem skąd, ale... spoko, niech będzie. Dobra, runiczny papier, nie ma tu chyba nic więcej ciekawego, tak? No dobra, to lecimy teraz już do tych kanałów.